Piotr Zajączkowski, internetowa szkoła języków obcych Skyspeak, www.skyspeak.pl. Jak przełamać strach przed mówieniem w języku obcym? Jak się przełamać? Rozmawiając z obcokrajowcem, często zdajemy sobie sprawę, że popełniamy mniejsze lub większe błędy gramatyczne, słownictwo lub wymowa. I zdajemy nagle sobie sprawę, że na twarzy naszego rozmówcy zaczyna się rysować mina. Wygląda ona między innymi tak. W innej sytuacji, na przykład podróżując pociągiem w przedziale, gdzie jest bardzo dużo osób, zaczynamy rozmawiać z obcokrajowcem, na przykład w języku angielskim, i osoby, które siedzą obok nas, podczas tej rozmowy, również reagując na popełniane przez nas błędy gramatyczne, wymowy, również na ich twarzach rysuje się mina. Wygląda ona podobnie. Więc w takich sytuacjach możemy poczuć się bardzo źle, możemy się zawstydzić, możemy przyjąć wszystko do środka, do siebie i bardzo się zdołować tym. Możemy zacząć rozmyślać o tym dzisiaj, jutro, pojutrze. Możemy po prostu czuć się źle i mieć cały wachlarz negatywnych emocji w sobie. Ale możemy również pójść za myślą Tomka Marca, jednej z najjaśniejszych postaci obecnie młodego pokolenia psychologów, coachów, specjalistów od samorozwoju, który mówi, że to, co ktoś inny, głównie przypadkowa osoba, sobie o nas myśli, nie ma żadnego wpływu na nasze życie. Powtórzę. To, co ktoś sobie o nas myśli, pomyśli, nie ma żadnego wpływu na nasze życie, ani na nasze, ani na jego. Na przykład, jeżeli idziemy sobie ulicą i widzimy jakiegoś gościa leżącego na chodniku i śpiewającego, możemy sobie pomyśleć o nim: ale dureń, ale idiota. Stanąć na chwilę, uśmiechnąć się i pójdziemy dalej. I zapomnimy o tym. Ponieważ my jesteśmy z natury, ludzie są egoistami i myślą tylko, głównie myślą o sobie, o swoich uczuciach i to, że ktoś sobie o tobie coś pomyśli złego, on nie będzie rozpamiętywał później tego. Nie będzie pisał artykułów o tym. Po prostu w danym momencie coś sobie pomyśli i pójdzie sobie i życie toczy się dalej. To nie ma wpływu, absolutnie żadnego wpływu nie ma na twoje życie. Myślenie sobie o tym, że ktoś coś sobie o nas pomyśli, jest bardzo nielogiczne. Jest bez sensu. Myślenie sobie o tym można sobie sadzić głęboko w tyłek. Zwróćcie uwagę, że ja mam koszulkę nałożoną tył naprzód i jeszcze wywróconą na drugą stronę. Jeżeli ja miałbym się przejmować tym, że wy pomyślicie sobie coś złego o mnie, strasznie bym się zdołował, wyłączyłbym to wideo i już nie robił tego, co robię. Nie uczyłbym i nie pojawiał się w internecie. Jeżeli im szybciej zrozumiecie o tym, że przejmowanie się tym, kto coś inny sobie o nas pomyśli, jest bezcelowe i bez sensu, tym lepiej dla was, ponieważ jednym z najszybszych sposobów nauczenia się
języka obcego jest mówienie w tym języku i używanie go w praktyce, w codziennych sytuacjach. I tego wam życzę. Wyluzujcie, nie przejmujcie się opinią innych, zwłaszcza przypadkowo spotkanych osób i idźcie do przodu. Skupcie się na teraźniejszości, na tym, że to, że w tym momencie rozmawiam z kimś, naprawdę da mi bardzo dużo w kontekście uczenia się języków obcych. I naprawdę kibicuję wam, pracujcie nad sobą w tym kontekście. Pozdrawiam was bardzo serdecznie z Londynu.